Elo, elo, 3-2-0. Cześć, witamy, tutaj jest Patryk, Janusz, Janusz Staszek, okazję podróżnika. Żutek, Heniek, Stefa, Romek, i rodzina, Czesiek, Jedwabniku. I Kunę Gunda, nie? Poznajcie się. To jest coś, to jest przyszłość żywieniowa naszej planety. Naszej planety. Czyste białeczko. Serdecznie proponujemy. Staszu, czyń honory. Proszę. O. To jest larwa jedwabnika. Powiem wam, że smakuje to jak mięso. Jak mięso z kukurydzą. Mieszanka kukurydzy z kurczakiem. O, dokładnie tak, co to smakuje. No, cudo wygląda, tak? Wygląda kwarte. Tu sobie siedzą wszyscy, kąpią się w baseniku. No i coś takiego dostaniecie u nas w podlagę. Po grosze jest. Tylko w Fipacie, w Nowym Targu lub na lotach podtrakowych, jak powiecie, okazy podróżnika, to macie 10% rabatu, a jak będzie wam mało doświadczeń kulinarnych, to zapraszamy was do naszej jeszcze jednej magicznej skrytki, nie dla mięczaków. Prawdopodobnie jesteśmy najbardziej ostrym podtrakiem w tym kraju. I to jest jedna z niewielu rzeczy, które wam muszę powiedzieć. Jak byłem u Patryka w knajpie w Katowicach, w Sombrero, to żałowałem, że powiedziałem, że ma przeterminowane papryki. Autentycznie przyniósł mi z takim szyderczym uśmiechem skorpiona pokrojonego na śmietanie. Świeżynki też dysponujemy, pełna gama. Mamy karolinki, mamy chili. Pokaż karolinkę. Mamy... No było to zwietrzałe chili. Eleganckie habanero. No pokaż różnicę, jaka jest między karolinką a... Tak wygląda Karolina, no. Reaper, a tak wygląda habanero. Karolinka żre samą siebie. Tak. Ilości zawartej w niej kapsaicyny. To jest coś pięknego. To jest czysty lek na nowotwory. Ekstrakt z tego zrobić i... Mega ten, rozszarpuje umysł, wystrzeliwując dopamina. To tak. Na początek. A potem... Potem jest jak tak zwany głęboki finish. Boli 3 razy. No. Jak jesz? Jak nie umyjesz rączek i pójdziesz siku? To 4 razy. Tak, wszyscy dobrze wiemy, jedzenie gówno daje. Tak. A 4. raz, to jak zaczynasz płakać, to łzy cię pieką. To jest jedyny moment, kiedy zaczynał łzy pies. A my się zabieramy za burrito. Z racji tego, że nagrywając recenzję, prowadziłem live'a, jak jem burrito z robakami, to dogrywam się w domu. No to zaczynamy. Burrito składało się z chili wieprzowego, z papryki oraz fasoli, ryżu, salsy. Doskonały balans pomiędzy smakami, nie było tutaj nic dominującego. Nawet pomimo zwiększonej ostrości przez Patryka, bardzo dobrze można było wyczuwać poszczególne składniki. Tego jeszcze są nachosy z autorskimi sosami Patryka i ja jeszcze miałem dodatkowo larwy jedwabnika. Całość bardzo mi smakowała, polecam dla tych, co lubią dobre meksykańskie jedzenie. Jeżeli lubicie coś ostrzej, to powiedzcie Patrykowi, Patryk ma dla was, jak już wspomniałem wcześniej, maksymalnie 12 milionów w skali Scoville'a ostrości. A ja zapraszam na jeszcze krótką naukę papryk, gdzie oczywiście ja, jak to ja, na miejscu zamiast Carolina Reaper mówiłem California Reaper. Także wybaczcie mi, czasami, nawet nie czasami, tylko często gadam głupoty i potem muszę nagrywać osobno lektora. To jest papryczka habanero. To jest California Reaper. To jest jalapeno. Ja też byłem z Meksykanami i oni mi nauczyli. To jest milion skali Scoville'a. 800 tysięcy. 400 tysięcy. Coś poniżej. Było? Poniżej. Chipotle. Marnowane. Wędzone. Genialne. A do tego jeszcze, jak będzie wam mało ostrości, Patryk ma jeszcze sos. Najwięcej z podlady, nie? Dokładnie. 12 milionów w skali Scoville'a. To jest maks, jaki możemy uzyskać w Fitfacie, więc kto z was podejmie wyzwanie?